No ale mamy polski akcent, słuchajcie, w Irkucku, na Syberii. Jakieś 6000 km od Polski, jak nie dalej. Uprzejmie donoszę, że taki pan Polak tutaj jest w hostelu i może nieprzychylnie. Moi drodzy, Rosja to Rosja. Witam was, moi drodzy. Piękny poranek. 5:20 rano. Zapraszam. Jesteśmy dosłownie chwilę po wschodzie słońca. Zobaczcie, jakie piękne widoki dzisiaj. I można zaczynać podróż. Bardzo ciekawy zabieg. Ej, zobaczcie w ogóle jaki piękny wschód. Bardzo ciekawy zabieg. Ale słuchajcie, to jest godzinie 5 rano. Wszyscy wyjeżdżają. Nie wiem, czy to słychać, ale inne auta też gdzieś tam już pracują, no i nasze też, ponieważ słuchajcie, jedziemy na prom, a tutaj autobusy mają pierwszeństwo przed samochodami, a mi się udało trafić tutaj przejazd z dziewczynami z tego mojego guest house'u, ponieważ na dzisiaj wszystkie autobusy są full. Byłem zapytać się w kilku kompaniach i podzwoniłem w kilka miejsc, wszyscy mówili, że dzisiaj jest full, żeby ewentualnie o 8:15 przyjść na dworzec i zapytać. No ale słuchajcie, mam opcję pojechać o godzinie 5:30 parę tutaj z dziewczynami i one powiedziały, że trzeba wyjechać wcześniej, bo inaczej będziemy czekać długo na promie, bo tak czy siak wszystkie autobusy przejadą przed nami. Jest godzina 7 rano, przed nami jakieś, nie wiem ile to jest samochodów, kilkanaście mi się wydaje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, na dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na szósta, prawie 20. Tu gadałem z dziewczynami, ja stałem w tamtą stronę nad jezioro około 3 godzin w autobusie, one stały 7:30. Więc dlatego stwierdziliśmy, że wyjedziemy rano. Wszyscy ogólnie, słuchajcie, cisnęli jak szło i na prom wchodzi jeden, 4 samochody chyba, na drugi 8. A są tylko 2 promy, więc za godzinę, dwie, tam to już będzie kosmos, z tym, że autobusy sobie jadą bokiem i mają pierwszeństwo. No ale myślę, że poczekamy max godzinkę i będziemy na drugiej stronie. Zostało mi 30 ostatnich godzin trasy. Najpierw z Bajkału do Irkucka. Dzisiaj to jest około 7 godzin najprawdopodobniej z tym promem. Później 8 godzin mniej więcej do miejscowości Ulan-Ude. Później 12-13 do Mongolii. Także moi drodzy, końcówka tej morderczej trasy. Jeszcze nigdy nie jechałem tak intensywnie i wyjdzie około pewnie 7-8 tysięcy, 9 tysięcy kilometrów w 2 tygodnie, w 16 dni. Wiecie co jest jeszcze minusem? Że wszyscy rezydenci sobie po prostu jadą lewym pasem i nas wyprzedzają, tak? Dosłownie przed chwilą przejechało chyba 5 samochodów. To jest, słuchajcie, jeden promo z automatu zapełniony
więc bardzo nie wiem, kiedy my wejdziemy, ale nie ma aż takiej tragedii. Śniadanie mistrzów, moi drodzy. Patrzcie, chleb, serek, jakaś buda była, coś pięknego. I czekamy na prom, to powiem wam tak. Czekamy i coraz więcej samochodów przejeżdża sobie z boku. I oni mają rezydenturę, więc się mogą, że tak powiem, wcinać w kolejeczkę. A patrzcie, co tam się dzieje z tyłu. Oni będą czekali ze 3 godziny tutaj, żeby w ogóle wjechać na prom. Mega współczuję. No, już jesteśmy na promie. W ogóle, słuchajcie, jazda z nieznajomymi, bo ja tych dziewczyn na dobrą sprawę nie znałem, nie rozmawiałem z nimi. Miałem turbo farta, że znajoma, którą poznałem kilka dni temu, rozmawiała z tymi dziewczynami i zapytała, czy mogłyby mnie wziąć. Ale widziałem, że na początku były tak troszkę nastawione nie do końca pozytywnie na taką wiadomość. Tym bardziej, wiecie, obcokrajowiec, nie wiadomo, czy mówi po rosyjsku, cokolwiek. Ale finalnie wyszło spoko. Powiedziałem im, że robię YouTube'a, czym się zajmuję, więc bardzo w porządku wyszło finalnie i można powiedzieć, trasa z nieznajomymi, bo nawet nie wiem, jak mają na imię, ale to mało ważne. Mam jeszcze jakieś 6 godzin trasy, tak mi się wydaje, do Irkucka. Podwiozą mnie tam, gdzie chcę, więc jest, słuchajcie, coś pięknego. Plusem tego, że nie jedziemy autobusem, słuchajcie, możemy zatrzymać się w dowolnej knajpie. Jesteśmy w restauracji z kuchnią buriacką i to ciekawostka jest taka, że tam dalej jest taki zajazd. Ja tam jadłem, jest bardzo słabe jedzenie. Z reguły to wygląda jak taki bar mleczny. Jedzenie jest, wiecie, nakładane po prostu na talerze, ale nie jest ciepłe i trzeba je podgrzać w mikrofali i jest z reguły bez smaku. I ci wszyscy kierowcy tam się zatrzymują, ponieważ jedzą za darmo. A tutaj z racji, że my jesteśmy, że tak powiem, niezależni, możemy zatrzymać się gdziekolwiek. I to dziewczyny powiedziały, że to jest bardzo dobra kuchnia buriacka i jest, słuchajcie, turbo tania i wygląda zdecydowanie lepiej jak te wszystkie zajazdy dla autobusów, marszrutek, więc będziemy, słuchajcie, jedli. Zamówiłem sobie barszczyk klasyczny i zamówiłem sobie Suliman chyba, taki, słuchajcie, jak Langman, taki makaron, zaraz wam pokażę. To jest, moi drodzy, Sullivan, a to jest barszczyk. Wygląda rewelacyjnie, więc zasiadamy do jedzenia. Jest to kuchnia buriacka z regionu południa i jeziora Bajkał. Taka ciekawostka to w ogóle jedzenie w Rosji, odkąd tu jestem od 2 tygodni. To jedzenie wygląda dobrze, ale finalnie jest takie bez smaku, mało doprawione. Dlatego też ktoś może zauważyć na filmikach, że za każdym razem zamawiam barszcz. Bo to jest to jedyne danie, które na dobrą sprawę jakoś tam smakuje, jest mocniej doprawione. A te wszystkie, czy te ich solianki, czy te inne zupy, czy cokolwiek, czy brałem te pyzy, langmany i to wszystko to jest takie, kurcze, na jedno kopyto, bez smaku, gdzieś tam delikatnie soli, nic więcej. I powiem wam, że nie wiem, stołowałem się w różnych knajpach, i lepszych, i gorszych, i barach mlecznych, i wszystko smakuje praktycznie tak samo. Nic, wsiadamy do fury, jeszcze jest trochę do przejechania, jakieś 200 coś kilometrów. No i witam was serdecznie, moi drodzy, w Irkucku. Pocałowałem klamkę. Ogólnie chciałem zabukować hostel sobie w centrum, ale stwierdziłem, że lepiej będzie przy stacji, skoro mam jutro jechać dalej w trasę pociągiem. Znalazłem hostel, który nazywa się Dobry Kot. Przychodzę. Na stronie Ostrowok były miejsce, przyjeżdżam, pani mówi, że nie ma. A na stronie dalej, słuchajcie, wszystko jest dostępne. Pani powiedziała, że tam się nie odświeża jak należy. Tu jeszcze jest jeden hostel obok, nazywa się 3 Matrioszki. Ale według Google też nie ma miejsc, więc przejdę się, zapytam. A później będę kombinował. W ogóle fart jest taki, że ta dziewczyna, z którą teraz jechałem, te dwie dziewczyny, z którymi jechałem, ona jutro jedzie, słuchajcie, tam, gdzie ja chcę jechać. To jest dalej jeszcze 7 godzin stąd. Pociąg jest o godzinie 9, 10 rano chyba. Ona wyjeżdża o 6, znowu bardzo wcześnie. Ale chyba to będzie mi bardziej na rękę przemęczyć się i wstać wcześniej rano. I przy okazji
zrobić to, co trzeba, czyli wymienić pieniądze, bo mi się kończą ruble, bo muszę jeszcze kupić, słuchajcie, bilet na kolejny dzień dalej w trasę. I tutaj niestety jest ogromny problem, jeżeli chodzi o bukowanie czegokolwiek online, nie posiadając rosyjskiej karty płatniczej. No i co tam w tym Irkucku, moi drodzy? Niby duże miasto, bo nie małe, ponad 600 tysięcy mieszkańców. Oczywiście Rosjanie mówią, że jest to małe miasto. Idziemy trochę pozwiedzać, najpierw do banku, następnie do miasta, do centrum sobie posiedzieć. O, do gościu sobie odpoczywa. Także wszystko w należytym porządku. Bloki wielkie, cegły, jak to bywa, że tak powiem, na obrzeżach dużych miast w Rosji. No i idziemy zobaczyć, co ciekawego słychać tutaj w mieście. Przejdziemy się tramwajem i pójdziemy sobie do centrum. Z takich śmiesznych rzeczy, tak jak wszedłem do tego hostelu, tego Trima Trioszki teraz, to tak zadzwoniłem w domofon, pani otwiera, tak patrzy na mnie. Ja mówię, a miejsce jest u was? Ona tak patrzy i słyszała, że ja nie stąd. I mówi, a paszport jest? Ja mówię, jest paszport, jest wiza, jest wszystko. Tak popatrzyła, 3 sekundy się zastanowiła i mówi, dobra, to jest. Ale taka starsza kobita, takie dwie stare kobiety robią na recepcji, ewidentnie nie chcą pracować, bo co chwilę ktoś dzwoni, słuchajcie, domofonem, ona siedzi na kanapie, tak o tylko, juf, twoją moć, co tam dzwonicie? I słuchajcie, denerwuje się, że przychodzą ludzie do hostelu, który jest ulokowany dość blisko stacji, a tutaj wiecie, PKP można powiedzieć, i wiadomo, tutaj naprawdę setki, tysiące ludzi przyjeżdżają dziennie na stację, więc szukają noclegu. No i pani niezadowolona, że przychodzą goście. No nic, takie życie. Idę szukać banku, ale słuchajcie, mają tak kiepski kurs, że to jest niemożliwe. Na dzień dzisiejszy kurs jest, słuchajcie, 89 za dolara, a tam w banku dają 81. To jest bardzo, bardzo, bardzo mało. To niby powinien być Rosbank. Ja nawet chyba tutaj nie istnieje, no nie? Więc Google, słuchajcie, strasznie przekłamują. Nie udało się wymienić pieniędzy. Czekałem 15 minut w banku, czyli wróciłem się do tego pierwszego, który miał kiepski kurs. Czekałem 15 minut w środku i powiedzieli mi, że jeszcze minimum 25 minut. A słuchajcie, czas ucieka. A ja chciałbym wam pokazać troszkę tego Irkucka, bo ta część, gdzie ja mieszkam, nie jest najładniejsza, więc wypadałoby się wybrać do centrum, no i troszkę pokazać, więc idziemy jeszcze do innego banku i do centrum. Tutaj się pokazują nam pierwsze właśnie te syberyjskie domy. Pokazałem na innym odcinku również podobne budynki. Coś takiego, słuchajcie, typowo właśnie syberyjskie domy z drewna pobudowane, gdzie nie gdzieś tu jeszcze zachowały właśnie w Irkucku, ale na wioskach praktycznie wszędzie takie spotkacie. Z racji, że mamy dobry czas, zdecydowałem się na spacer. Mój hostel to jest taki, słuchajcie, przydworcowy hostel, taki wiecie, że większość ludzi po prostu śpi tam, bo albo przyjechało pociągiem, albo gdzieś będą jechać dzisiaj czy jutro, więc tak tylko, żeby się zdrzemnąć. Nie jest najwyższych lotów. Kosztuje całe 8 dolarów, 9 chyba kosztuje, 800 rubli. Więc nawet go nie pokazywałem, bo mówię, te panie, co tam pracują, są takie niekoniecznie zadowolone z życia. Starsze dwie kobitki. No, ale mówię, dobry czas, słuchajcie, że te dziewczyny mnie dzisiaj zawiozły, to jest w ogóle wygranie życia. I ona w ogóle, ta dziewczyna, jedna z nich, jutro idzie tam dalej, gdzie ja mam jechać, więc jestem tak turbo zadowolony, że nie muszę się bujać, słuchajcie, pociągiem 9 godzin, tylko sobie mogę pojechać samochodem za taką samą cenę, jaką bym zapłacił za, powiedzmy, autobus. Możemy sobie w każdym momencie stanąć, wiecie, furką się jedzie przyjemnie. Ona ogólnie jeździ powoli, więc tam nie ciśnie, ale lepiej, słuchajcie, w samochodzie, gdzie sobie mogę spokojnie usiąść jak człowiek, zrzemnąć cokolwiek, jak jechać, powiedzmy, autobusem zatłoczony, a my idziemy do
miasta. No i ja dzisiaj w ogóle nie planowałem robić materiału z Irkucka, bo wydawało mi się, że nie dojadę na czas, zanim przyjadę, pójdę do banku, wymienię pieniądze, to mi cały dzień ucieknie. A tak, chociaż troszkę uda się pokazać tego właśnie miasta koło Bajkału. Mijamy dworzec, na który przyjechałem kilka dni temu koleją transsyberyjską. No i rzeka Angara, która tutaj właśnie przepływa przez Irkuck. Mam, że te stacje to mają konkretne. Ale też nie ma co się dziwić, ponieważ posiadają najdłuższą trasę kolejową na świecie. Z Moskwy do Władywostoku. Słuchajcie, 7 dni ciągiem leci taka trasa. Przez jeden kraj, 8 stref czasowych. Jeżeli chodzi o Irkuck, to nie będę was kłamał i tutaj za wiele do roboty nie ma. Tutaj jest, słuchajcie, jedna cerkiew do zobaczenia, jeden sobór i to tyle. Jeszcze jest gdzieś kościół polski, stary kościół polski, ale nie mogłem go nigdzie namierzyć. Zaraz będę szukał. Mapy Google nie pokazują niczego po wpisaniu kościół polski Irkuck, więc będę musiał zapytać ludzi ewentualnie w mieście, czy ten kościół znajduje się gdzieś w centrum. Ogólnie, jeżeli ktoś przyjeżdża do Irkucka, to z reguły właśnie po to, aby wybrać się na jezioro Bajkał. I zapraszam was do zobaczenia materiału z Bajkału. Tutaj sobie można kliknąć w rogu, cyk, i sobie obejrzeć potem odcineczek. I tak to z reguły mówię, człowiek przyjeżdża pociągiem i jedna nocka tylko po to, żeby właśnie albo pojechać nad jezioro, albo sobie odpocząć po takiej długiej podróży, na przykład koleją transsyberyjską. Ja tutaj również jestem przejazdem po właśnie wizycie nad jeziorem. Ja planuję pojechać dalej jeszcze na południe jeziora Bajkał. Dzisiejsza trasa zajęła mi jakieś 6-7 godzin i miejscowość, do której jadę dalej, to jest około 7-8 godzin i wydawało mi się, że po prostu nie dam rady tego zrobić na strzałach. W Irkucku podoba mi się to, że jest to duże miasto, ale jednak jest zachowany ten taki klimat sowiecki. Dużo starych samochodów, których nie widziałem ani w Moskwie, ani w Petersburgu, ani na dobrą sprawę w Kaliningradzie, więc ja oczekiwałem takiej Rosji, gdzie będzie taki właśnie fajny klimacik. No i udało się zrealizować. Plus jest dość tanio, porównując na przykład, nie wiem, Moskwę czy właśnie Petersburg, bo tylko takie miasta odwiedzałem. Dobrze wiedzieć, że poza właśnie tymi miastami największymi może być ciutkę taniej. Moi drodzy, Rosja to Rosja. To jest w ogóle jedna z atrakcji, czyli cerkiew Świętej Trójcy. Zupełnie przypadkiem trafiłem, ale niestety, słuchajcie, w remoncie, kurczę, i to nie oddaje tak, jakby człowiek chciał. No widać, że dbają o zabytki, no bo remontują, ale człowiek jak przyjeżdża, słuchajcie, możliwe, że raz w życiu do Rosji chciałby zobaczyć w pełnej okazałości, a nie cały obity deskami. No ale nic nie zrobimy. Te ulice też remontują, więc widać, że duże przedsięwzięcie. A idę zapytać w banku, czy mi wymienią pieniądze, bo to, słuchajcie, nie jest takie łatwe. Udało się, słuchajcie, wymienić i dolary, i euro w banku Bank Ruski Standard. Bo w tym, gdzie byłem wcześniej, słuchajcie, tym Sperbanku, dramat straszny. Oferowali tak kiepski kurs i tam trzeba było czekać nie wiadomo ile. A tak to człowiek, słuchajcie, z marszu poszedł, ogarnął wszystko. Dostałem 400 rubli więcej na dolarze. To jest, słuchajcie, przy 100 dolarach to jest około 20 zł plus euro, słuchajcie. No to za każdym razem, jakby tak człowiek wymienił 10 razy, to jest 200 zł, jakby nie patrzeć. Dobra historia, słuchajcie, tam jest dwóch gości z tyłu za mną. Tutaj mogą, nie machają, z Chin, których widziałem w banku. Próbowali
wypłacić pieniądze kartą Visa. Zapytałem ich, czy potrzebują pomocy. Powiedzieli, że nie mają żadnych pieniędzy. Powiedziałem, że mogę zaoferować im pomoc i odkupię od nich dowolną walutę, praktycznie jaką mają z, tutaj można powiedzieć, Azji Południowo-Wschodniej. Czy to będą jakieś chińskie juany, czy to będzie, słuchajcie, waluta mongolska. Powiedziałem, że od nich odkupię, dam im dolary, żeby mogli wymienić. Powiedzieli, że nie mają ani grosza w gotówce i dopiero przyjechali do Rosji i nie wiedzą, co mają robić. Także zaproponowałem im, żeby znaleźć jakiegoś Chińczyka, któremu wyślą pieniądze lokalną aplikacją WeChatem albo Alipayem. No i ktoś im da dolary. No bo słuchajcie, przyjeżdżając do Rosji, oni mówią, że nie mają ani grosza w gotówce. Chciałem im jakoś pomóc, no ale okazało się, że no nie jestem w stanie, że tak powiem, dać im siana swojego. No ale chciałem pomóc i wymienić jakąś walutę. No i co, o, zjemy kebaba sobie przy okazji. A co mi tam? Kurczę, zesrała się trochę pogoda, jakby tylko nie padało, bo chciałbym pozwiedzać, już jest godzina 17, więc taką dobrą sprawę mam, powiedzmy, 2 godziny zwiedzania, no i trzeba będzie wrócić na chatę do spania, bo rano, słuchajcie, trzeba znowu o godzinie 5 stać. Teraz mam takie, mówię, 3 bardzo no intensywne dni podróży, ale po tej całej kolei transsyberyjskiej człowiek aż tak, że tak powiem, te dystanse zaczyna odczuwać mniej. Ta strefa komfortu, jeżeli chodzi o podróżowanie komunikacją, czyli jakieś tam autobusy, pociągi, gdzieś tam troszkę wyszła poza granicę. Ta strefa komfortu jest dalej, więc już można robić jeszcze mocniejsze trasy, jeszcze, że tak powiem, dalsze, dłuższe, bardziej męczące. Człowiek będzie dawał radę. To chciałem wam pokazać. Takie będzie logo. Patrzcie. To jest, słuchajcie, flaga powiatu irkuckiego. Dzisiejszy odcinek będzie dość luźny. Raczej więcej przemyśleń, jakieś tam informacje z internetu na temat właśnie Irkucka. Bo mówię, nie jest to tak popularne miasto, żeby tutaj chodzić, zachwycać się architekturą i biegać z miejsca na miejsce, pokazywać wam popularne rzeczy, bo tutaj jest ich po prostu mało. Więc tak, dzisiaj będzie luźno pogadanka, żeby troszkę się odmurzyć, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlog. W ogóle chciałem się wam pochwalić, że słuchajcie, mój rosyjski po tych 2 tygodniach naprawdę wszedł na wysoki poziom. Nie spodziewałem się, bo to tylko i wyłącznie po rosyjsku. Nikt nie mówi po angielsku. To tak szybko człowiek łapie, że to jest niebywałe. Co do cen, to jest, słuchajcie, ważna sprawa. W ogóle nie nagrałem tego kebaba, byłem tak głodny. Bardzo spoko, słuchajcie, shawarma. Zapłaciłem 265 rubli. To jest jakieś 13, może 14 zł na dzień dzisiejszy. No w Polsce już kebaba nie zjemy za takie pieniądze. To jest normalny kebab, nie był jakiś ogromny, ale 14 zł to jest moim zdaniem bardzo dobra cena. Tu jeszcze taka ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o ludzi. No to już tutaj widać troszkę te wpływy, czy to chińskie, czy to mongolskie. Też niektórzy ludzie, niektóre kobiety, widziałem, wyglądają trochę jak Romowie. Taka, że tak powiem, uroda rzadko spotykana w miastach. W sumie jeszcze nie widziałem ludzi tak ubranych w takie lokalne stroje i z taką urodą troszkę ciemniejszą w Rosji. Ale jednak to jest ogromny kraj, więc nie ma co się dziwić. Ci ludzie są pewnie rozproszeni po całym kraju. Tysiące kilometrów w każdą stronę. Ja, moi drodzy, uciekam pod dach, bo... O, słyszycie to? Burza, jak jebnie, to cichocinka nie będzie. W ogóle jesteśmy na jednej z głównych ulic. Ulicy Lenina. Tutaj, jeżeli chodzi o nazwę ulic, to wiadomo, że praktycznie w każdej miejscowości jest ulica i Lenina, i Stalina, i Puszkina. Więc takie klasyki, można powiedzieć, rosyjskie. A słuchajcie, nie wiem, czy tamten kościół, co tam się wyłania za drzewami, to nie jest ten kościół polski przypadkiem. Zaraz zerknę na mapie. Teraz tak mi, słuchajcie, się rzuciło w oczy. Ogólnie byłem na spacerze w stronę tego soboru.
tam chyba gdzieś. No ale trzeba poczekać, aż przestanie padać. Moi drodzy, pomimo deszczu udało się znaleźć dawny kościół polski pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Słuchajcie, czysty fart. Szukam jakiejś tablicy w języku polskim, ale zobaczymy, czy coś tu będzie. A tutaj z tej strony nic w języku polskim nie ma. Tylko informacja, że to właśnie kościół nazywa się tak, jak wam mówiłem. Ogólnie jest zamknięty. Kościół i nie ma nic napisane, słuchajcie, w języku polskim. Niestety. No ale mamy polski akcent, słuchajcie, w Irkucku, na Syberii. Jakieś 6000 km od Polski, jak nie dalej. Ogólnie większość tych atrakcji znajduje się tutaj, wszędzie na tej ulicy. Ale mamy dosłownie, moi drodzy, minutkę, bo cały czas pada deszcz, a w środku w plecaku i laptop, i paszport, więc lepiej, żeby to nie zmokło w żaden sposób. A na chatę, nie wiem, postaram się wrócić jakoś może komunikacją miejską. Idziemy jeszcze zobaczyć tam pod jeden budynek. Tutaj jesteśmy już też praktycznie przy rzece. No i tutaj macie przed wami, moi drodzy, Sobór Zbawiciela w Irkucku. A tutaj po mojej prawej stronie jest Sobór Objawienia, przepraszam, Pańskiego. To są bardzo popularne atrakcje tutaj w mieście. Niestety pogoda nie sprzyja. O, zaraz, słuchajcie, walnie takim piorunem. Najpopularniejsze atrakcje, moi drodzy, Irkucka odhaczone. Powiem wam, że zrobiło się mocno. Patrzcie, jak tam błyska. Wiedziałem już tu od ludzi, że autobus numer 16 jedzie w moją stronę, tak więc czekam po prostu sobie rzeczy na stacji, no bo więcej dzisiaj już chyba nie zobaczę. Przyszedłem na stację zapytać w razie czego, czy są bilety tam, gdzie chciałbym jechać, gdyby coś się stało z tą dziewczyną i nie pojechałaby, gdyby, nie wiem, pogoda popsuła plany, albo cokolwiek się stało i powiem jutro, że słuchaj, ja nie jadę, to ja muszę być pewny, że dojadę do tej miejscowości, bo jak nie zdążę, to skończy mi się wiza i będę w dupie. Powiem wam, że wydarzyła się dziwna sprawa. Ta pani, o której wam dzisiaj mówiłem z hostelu, ta taka specyficzna, co była tak zdziwiona moimi tatuażami i na początku nie do końca przychylna, żebym tutaj, że tak powiem, spał. Leciały, słuchajcie, wiadomości w telewizji, no i pokazywali prezydenta Ukrainy. No ja tak, wiecie, normalnie po prostu popatrzyłem się na telewizję, na telewizor, no i mówię, o, Zeleński. I ona zaczęła coś tam gadać do mnie po rosyjsku, tak dość, bym powiedział nerwowo nawet. No i nie zrozumiałem jej, no bo no nie rozumiem, słuchajcie, po rosyjsku, wiadomo, tam jakieś pokazywali rzeczy propagandowe. No i mówię, dobra, nie będę się przecież kłócił, no bo nawet nie wiem, o czym rozmawiamy. No i ta pani nagle tak przyszła do mnie do stolika z kopią mojego paszportu i zaczęła wypytywać o numery, a data urodzenia tutaj widzi, że jest, ale jak to tam po ichniemu, a data ważności paszportu tam po angielsku, po polsku, jak to po ichniemu, a tu numer, a tu miejsce urodzenia. I tak dziwnie, jakby chciała, słuchajcie, uprzejmie donoszę, że taki pan Polak tutaj jest w hostelu i może nieprzychylnie nastawiony do tego, co tam się u nich dzieje. Nie wiem. Powiem wam tak, nie zdziwię się, jak zadzwoni po policję albo gdzieś tam, mówię, uprzejmie doniesie, żeby gdzieś mnie zgłosić. No bo dziwne, że nie zapytała o te rzeczy po przyjeździe, a byłem trochę w tym hostelu
i nikt mnie w żadnym hostelu nie zapytał o żadne numerki ani inne rzeczy. No nic, okaże się za chwilę. Moi drodzy, wjechała jakaś taka lekka paranoja. Nie ukrywam, że po 2 tygodniach w Rosji jakieś tam dziwne miałem, słuchajcie, po prostu na bani jazdę. Nic się nie stało, ta pani nigdzie nie zadzwoniła, no ale mówię, po tym jak powiedziałem nazwisko Zeleński, to ona no, niemalże się tam zagotowała i tam coś do mnie rzucała po rosyjsku. Po prostu nie byłem w stanie stwierdzić, czy ona to mówi w normalnym tonie, ale takim, no niekoniecznie, no to było takie, wiecie, z dużymi emocjami. No, ale nic się nie stało, także słuchajcie, my to wszystko w porządku. Mówię, wybaczcie za jakąś tam paranoję na końcu. Mam nadzieję, że Irkut wam się podobał, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie subskrypcję. Jeszcze z parę odcinków z Rosji. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, nie popadajcie w paranoję. Do zobaczyska, hej.